Zabawa po raz kolejny przyciągnęła nas swoją wyjątkowością, urokiem, a przede wszystkim tajemnicą, jaką kryje w sobie postać błogosławionej Karoliny, której to zostało poświęcone oratorium słowno-muzyczne w nieco nowej aranżacji. Bardzo serdecznie zapraszam zespół, który dzisiaj w troszeczkę innym składzie, ale to właśnie sytuacja zawsze nam pomaga, że to, co się dzieje z nami, w nas, ciągle jest niepowtarzalne, wyjątkowe. Dzisiejszy też koncert będzie wyjątkowy i na takie wyjątkowe spotkanie, przeżycie serdecznie Was zapraszam. Jak czuje się ksiądz jako gospodarz tego wydarzenia i jak zachęciłby ksiądz młodszych, ale i nie tylko, do zobaczenia tego spektaklu? No myślę, że sam spektakl się obroni, kiedy zechcą go zobaczyć, czy to na YouTubie, czy w oryginale, jak będzie nagrany. W najbliższym czasie będzie płyta dostępna, ale klimat tej stodoły i wejście w to, co dzisiaj zostało przekazane, myślę, że zarówno młodym, jak i starszym pomaga zrozumieć tajemnicę swojego życia. Co znaczy sobą być, jak odnaleźć siebie, swoją tożsamość. Właśnie to Karolina dzisiaj nam pokazuje. Nie tylko walkę o swoją godność i swoją czystość, jak nigdy streszczamy całe życie, ale pokazuje nam całe ludzkie zmaganie. Co znaczy sobą być, odkryć prawdę o tym, kim jestem, kim jest mój Bóg, do którego zwracam się, kim są moi bliscy, ci, z którymi idę wspólnie. To właśnie dał nam ten spektakl jako odpowiedź. Ale też jako też pytanie dla każdego z osobna, że my, tak jak Karolina, musimy odnaleźć na to pytanie odpowiedź. Ona znalazła, dlatego zwyciężyła. A my musimy ciągle szukać tej odpowiedzi. Jeżeli będzie ta odpowiedź na miarę naszych potrzeb, to stanie się tak jak z Karoliną. Nikt nam nie zabierze ani naszej wolności, naszej godności, naszej miłości. To jest możliwe tylko wtedy, kiedy odnajdziemy odpowiedź na to pytanie, które stawia ten spektakl. Panie Łukaszu, skąd wziął się pomysł na stworzenie tego typu spektaklu? Pomysł wziął się z oratorium, które graliśmy wcześniej w Lusławicach. Ja byłem uczestnikiem. No i wspólnie tutaj z kolegami, autorami muzyki, stwierdziliśmy, że ta forma jest trochę zbyt obszerna. No i przearanżowaliśmy to, znaczy ja podjąłem taką rolę aranżacyjną tutaj, żeby przearanżować to na trochę mniejszy zespół, no i wyjść bardziej z tym do ludzi, tak żebyśmy mieli możliwość grania, koncertowania tego. A dlaczego akurat Karolina? No muszę powiedzieć, że ta postać, tak szczerze, na mnie zrobiła bardzo duże wrażenie właśnie. Miałem okazję głębiej ją poznać w czasie, kiedy graliśmy wtedy w Lusławicach. I ten spektakl jest bardzo mocny, on jest taki wymowny, jest emocjonalny, tam się dużo dzieje takich rzeczy istotnych, jeżeli chodzi o wartości życiowe. No i myślę, że to jest taka rzecz, którą warto po prostu pokazywać młodym, no młodym, nie tylko młodym, no chcemy trafić tym do wszystkich, także no mamy nadzieję na coraz większą liczbę odbiorców. W spektaklu gra pan rolę ojca Karoliny. Jak pan przygotowywał się do tej roli? To znaczy, jestem trochę narratorem, trochę ojcem, trochę żołnierzem jakimś ruskim, rosyjskim, radzieckim. To znaczy, Łukasz mnie zaprosił do współpracy, Łukasz Sobczyk. Ponieważ brakowało mu trochę ludzi, zgłosił się do Krakowa, do teatru, w którym gram i no, wspólnymi siłami wypracowaliśmy nowy scenariusz, ponieważ stary scenariusz był już troszeczkę rozbudowany za bardzo, tam było wielkie oratorium, tu jest troszkę taka wersja kameralniejsza. No i wspólnymi siłami doszliśmy do tego, co jest w tej chwili. Bardzo fajny zespół gra, rockowy, smyczkowy, dwie koleżanki, które znakomicie czytają teksty. Dajemy radę. A komu poleciłby pan obejrzeć całe oratorium? Do kogo najbardziej jest adresowana ta cała sztuka? Właśnie myślałem nad tym. Moim zdaniem chyba dla wszystkich. Dla młodzieży, może dzieci mało jeszcze nie za bardzo
odbiorą ten tekst, tak jakby myśmy chcieli. Natomiast młodzież bardzo chętnie, ludzie dorośli, ludzie starsi, ponieważ to przesłanie, które jest w Karolinie, powinno dotrzeć do każdego wieku, moim zdaniem. Wtedy zabrał matkę i wyjechali z naszej wsi. Mama mnie zostawiła. Nigdy jej potem nie widziałem. W naszym domu były trzy izby, a w jednej domowa kaplica. Cała rodzina zbierała się w niej codziennie na modlitwie, z rana i z wieczora. Jako wokalista tego oratorium, jak pan osobiście przeżył tą sztukę? No, dogłębnie i tak nawet nie żartując przez chwilę, bardzo emocjonalnie podszedłem do tematu trudnego. Przede wszystkim ze względu na tragiczne życie błogosławionej. I pomogła w tym również strona muzyczna, strona tekstowa, które dopełniły, spięły całość i pomogły w interpretacji wszystkich utworów, które miałem przyjemność wykonać podczas dzisiejszego koncertu i oddać ducha tych chwil, które niosły i będą nieść w świat piękną historię błogosławionej Karoliny Kuskówny. A według pana, jakie przesłanie przede wszystkim wychodzi z tego koncertu dla ludzi, którzy mają przyjemność oglądać to widowisko? Słuchajcie, jedna zasadnicza rzecz, która nas tutaj trzyma na tym ziemskim padole, to miłość. Po prostu kochajmy się i dbajmy o maluczkich, potrzebujących, ci, którzy czekają naszej pomocy, którzy wyciągają ręce i widzimy, że krzywda im się dzieje, pomagajmy im. Nieśmy miłość po prostu.